No i powracamy z powrotem. Wam powiem, że ja sobie tam łowiłem ryby, niektóre właśnie, żem złowił takie, które tutaj mi się odblokowały w tej całej encyklopedii. Także ja wiem, gdzie były właśnie te ryby. One były właśnie tutaj, gdzie jest ta żółwia chata. Zaraz wam właśnie pokażę dokładnie, gdzie to jest. O, właśnie, jesteśmy tu. I właśnie nie wiedziałem, o co chodzi z tymi właśnie rybami, żeby po prostu dać tam temu gościowi. Te ryby właśnie tutaj jest w przedmiot. Zaraz wam pokażę, o jakie rybki tutaj chodziło, żeby tam temu dać gościowi, żeby mógł mi ten pomidor dać. Wyborna krzepka ryba. Mam już 15, a wtedy miałem po 3. A dlaczego? Dlatego, że wam właśnie tutaj pokażę, gdzie to dokładnie jest. Te ryby krzepkie są dokładnie tutaj. Tak, tutaj sobie podlecimy tak, żeby właśnie wam pokazać, gdzie dokładnie są te ryby. Tutaj jeszcze sobie możemy powalczyć jeszcze z tymi tachorobotami. Właśnie w ten sposób ja uwielbiam ich po prostu tutaj rozwalać jednym słowem, bo można naprawdę tyłem nawet latać tutaj i tylko obserwować, co się dzieje. Ale ja tutaj naprawdę mam kondycję bardzo dużą. Jeszcze tutaj go rozwalę. Dodatkowo będę miał siłę. Tutaj ładnie i tu głupia wyborna krzepka ryba. Widzicie? I tutaj już mi się pojawił taki znaczek, gdzie one są, te krzepkie ryby. Nie chodzi o to, żeby właśnie tutaj łowić tą rybę. One po prostu tutaj są, gdzie jest duże zbiorowisko ptaków. Widzisz te krzyżące ptaki? Znalazłem tam i znalazłem wyborną krzepką rybę. Właśnie one są w miejscu tym, gdzie są właśnie te ptaki. Teraz właśnie wam pokażę. Jeszcze sobie tutaj zanurkujemy. No i zobaczycie właśnie, że tutaj ta misja, żeby ją odblokować, właśnie ona tutaj jest. Popatrzcie, wyborna. Wyborna krzepka ryba razy 1. Widzicie? Wyborna krzepka ryba razy 2. I tutaj sobie po prostu będziemy latać i będziemy to wszystko tutaj sobie zbierać, żeby tego po prostu mieć na więcej. No i po prostu warto też zapamiętywać czasami tych ludzi, co oni mają tutaj na danej misji napisane, bo naprawdę mogą nam wiele pomóc, bo w sklepie na przykład takie ryby nie znajdziemy, więc jak już tutaj sobie już te ryby znaleźliśmy, żeby pójść do tego farmera, przechodzimy na mapę świata właśnie i przechodzimy do tego farmera, którego mieliśmy właśnie w tym Orange mieście. Tu jeszcze myślę, że jeszcze jedną misję sobie przejdę ze sobą. Tak, chyba na pewno z Krillanem będzie coś ciekawego. I tutaj już mi się zaznaczyło, gdzie mam tutaj pójść. Jest tam właśnie ten znacznik, jak widzicie. Nawet tutaj mi się podoba, zaznaczyło i kolejny tutaj rozwalony czachorobot albo Saiban. Ja myślę, że nie będziemy mieli tylko jednych tutaj rywali, jeżeli chodzi o to wszystko. Baba Gula. O, właśnie Baba Gula. Zapomniałbym. Jest tu trochę dobrych ziół. I widzicie, i nawet ten gościu tutaj może nam zdradzić tajemnicę jakichś fajnych, ciekawych tutaj ziół. O, i mamy takie ciekawe brzoskwinie, dobre zioła, które nam na przykład mogą naprawdę pomóc. Warto zapamiętywać właśnie takie miejsca. Także przechodzimy do Baby Guli, żeby tutaj ona zdradziła nam tajemnicę. Tutaj nam nie zdradzi tajemnicę, ale wiem, że jeszcze coś ciekawego jest. Jeszcze go rozwalimy. Jeszcze tego u góry. A, jeszcze go tutaj miałem dorwać, ale tego rozwalimy. Pięknie. Cały czas punkty nam tutaj ładnie lecą. Że tak powiem, nie musimy tutaj z nimi walczyć. Walki są bardzo dobre, jeżeli odblokowujemy jakąś ciekawą technikę, uwierzcie mi, wtedy warto wtedy z nimi walczyć, bo wtedy zobaczymy, czy faktycznie to, co żeśmy przypisali naszemu wojownikowi, jest fajne. Tutaj mamy taką kulę Z kolorową, ale na razie nie będę tutaj brał, bo już żeśmy tutaj... Konnichiwa. Okay, masz to, co cię prosiłem? No pewnie, że mam. Tak jest. Dobra,
A, dostarczy boskiemu mistrzowi warzywa, szybko się popsują. Pomidor królewski. No i dzięki. Odblokowaliśmy następną misję, taką poboczną, ale tak jak mówię, ona była o wiele trudniejsza niż tamte misje. No i tak jak mówię, jeszcze by warto było tutaj sobie o tą zetkę wziąć, nie ma co. Dokładnie. No i teraz możemy przejść do następnej lokacji, ale jeszcze coś, u Baby Guli właśnie tutaj odblokowałem o właśnie takie informacje dotyczące właśnie Dragon Balla. Gdzie to jest? Jest. Wystawiam, muszę trochę powolutku sobie tutaj. Jest, jesteśmy tutaj. I tak jak mówię, warto sobie tutaj śledzić tą mapę. Piękny Saiban został rozwalony. I tutaj to samo. O, tutaj jesteśmy jak jest Yamsza. O kurde, będzie teraz walka. Dobra, Super Masenko. Ale mnie przyłożył. Zniszczony, pięknie. I kolejne. Ale obrywam. Uderzenie, pięknie, koniec. No, mi się podobało. Takie walki to jest coś pięknego. Ale jeszcze może porozmawiamy tutaj z tym przyjacielem od... właśnie Japszy. Ruszasz na planetę Namek, by znaleźć sposób sprawdzenia z powrotem Japszy i innych. No, pewnie, że tak. O, super, coś tam mi dał. No i tutaj sobie jeszcze zobaczymy tą historię. Tak jest, tutaj Japsza, który tutaj jechał tym. No, to był... Chyba było, że oni się chyba pierwszy raz spotkali. Tak, to była właśnie ta historia związana właśnie z Yamszą, kiedy pierwszy raz Son Goku Yamsza pokonał, a dlatego go pokonał, bo Son Goku był jednym słowem głodny. Tak, to właśnie była ta fajna technika, pięć porwiste jak wilcze kły. Pamiętam to właśnie, tą moment. Na pewno to jest takich więcej właśnie przerywników. Oczywiście ja tutaj na pewno będę szedł do tej Baby Guli, żeby wam właśnie tutaj wszystko fajnie pooglądać, pokazać. Jeszcze przejdziemy do tej lokacji, a później idziemy już do domu genialnego żółwia. Jeszcze sobie tego czacho robota uwalimy. No i będziemy się już kierować ku właśnie tej przerywnik z Dragon Balla, jaki tutaj mieliśmy. Możliwe, że ten odcinek może być troszkę dłuższy, bo jeszcze mam zamiar przejść misję związaną z Krillanem. Że jeszcze tutaj fajnie, tutaj sobie pójdziemy. Bo tak jak mówię, warto sobie po prostu tutaj nazbierać różnych po prostu tych fajnych znajdziek. Oj, tutaj chyba jest ślub. Pyczy Lucyfer, przygotuj się na ślub Son Goku Chichi, która ma się odbyć po zakończeniu turnieju sztuk Bakudy. Jego zamek nagle staje w płomieniach. Pamiętam to i właśnie tutaj chyba prosili o pomoc całą tą Babę Gulę. I chyba był ten wachlarz, jeszcze szukanie tego wachlarza. Ocenić ślubną tak czy czy. I są go szczyci, razem się pobrali. Bardzo fajne tutaj, że są te przerywniki, bo naprawdę mi tutaj takie wspomnienia po prostu, jakie miałem oglądając Dragon Balla, tutaj tak przywracają się. Dobrze, no to tutaj przejdziemy tutaj do następnej misji, jak tutaj mamy, z mapa świata. No i tutaj jeszcze mamy misję z Metropolisem i oczywiście tutaj misję wypełnioną razem z tym żółtym. Jak na razie nie popełniłem żadnego błędu, tylko wszystkie misje tutaj przechodzę, nie pomijając żadnych. Dobrze. No i mamy rozmowę z tobą. Masz czego potrzebowałeś. Arigato gozaimasu. Ratujesz mi życie. Ho, 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 ho. Oja?
Konnichiwa. To cię tu sprowadza, potrzebujesz... Yukara. Co, Uba? Przygotuję wszystko, Żubiu. Wykorzystam całą naszą żywność. Co? Robimy imprezę. Impreza trwała dalej. No i pięknie. Żub. Mogoka. Nic nie zostało. Znikło wszystko, co dziś przyniosłem. Zgadza się. No nie. Zabawa. Anu. Miało nam to za... Aha, miało to jedzenie zostać na jakiś czas, a nie od razu, że zostało zjedzone. O to chodziło. Górę jedzenia. Trzeba kupić żarcie. Rozumiem. Cały czas byłeś przygotowany. I co kupiłeś? Trochę marchewek i pokłażanów. No i cebulę. No tak, ziemniak. Ano. Pamiętacie, że młoda pana przy sklepie wyglądała naprawdę... Kurde, ten co zupełnie odbiegł od tematu. Sumanno. I ukończone mamy zadanie. Punkty doświadczenia, medale Z. Oczywiście tutaj jeszcze dodatkowe takie mamy. Odblokowane. Oj, mamy tutaj żubia. Oczywiście chyba go tutaj na pewno dodam. I mamy kolejny poziom. Świetnie. Pozycja żubia została zaktualizowana. Muszę sobie go chyba tutaj wybrać. Nie wiem gdzie. Społeczności. Tablica. Tablicy chyba tak. Znaki dusz. Znaki dusz. Ja myślę, że żubia sobie chyba tutaj wiem gdzie przepiszemy. Żółw na pewno nie walczy. Żółw tutaj na pewno nie będzie tego. Ja myślę, że to jest... Żółw spytamy, bo on jednak z lunch tutaj był, więc na pewno on tutaj będzie, ja go tutaj zapiszę sobie. Kame senin sama mo, to si ukangai kudasai. Wosho, itsumademo pichi pichi shitoru mon ne. Lunch-san, soro soro kushami shitaku nai ka ne? Yokei na osewa da, jiji. Na wa 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 wa. No i jest już ta cała znajomość, jest teraz aktywna następująca premia. No i pięknie, mamy tą premię całą. No i tutaj 10% do szans pojawienia się na szaleństwo. Warto tutaj było zobaczyć jeszcze kogoś, kogo on ma, jeżeli chodzi o tą duszę, ale już mamy chyba wszystko, widzicie? Jest to. Jeszcze byśmy tutaj kopta dali, właśnie gadające zwierzę. Moglibyśmy go tutaj właśnie wkręcić, bo widzę, że on tutaj jest. Gadające zwierzę, ale on tam chyba był właśnie ta czwórka, ona chyba był... Oni chyba byli gdzie indziej właśnie ten. Tak, to przynajmniej jest koło tego. Tutaj. Do punktów jest to też wartościowe, żeby tutaj sobie to wzmocnić, jak widzicie. Punkty doświadczenia 15%. Właśnie oni tutaj byli. Ten właśnie, o tutaj. M, pokaż premię. M, co to jest M? Właśnie tego nie patrzę. Aha, to są te premie. Czy jej dzieci tutaj. Aha, to są związane z bardziej maszyny niż ludzie. Czyżby właśnie tutaj. Aha, to są właśnie. Ci ludzie, którzy tutaj są. Kurde, tego nie mogę oddać, bo oni są razem. Czyli nie bardzo. Ale żub jak najbardziej właśnie tutaj zostaje. Ale z kim on jeszcze tutaj jest? Aha, już wiem.
Już wiem, kto tu być. Czyli jednak tutaj ten i kryminator powinni być gdzie indziej, ale zobaczymy. Tak, jakby on był ten kryminator właśnie tutaj z genialnym żywem, to jeszcze bym dostał dodatkowe punkty. Bo jak widzicie, tu by musiał on być. Kryminator. A Lunch? Z kim ona by musiała być? O właśnie, ona by musiała być jeszcze ten Shin, by musiał jeszcze tutaj być, żeby tutaj wzmocnić plus 2. Może tej Lunch, kurde, podaruje prezent. A podaruje mnie prezent. Białko. Podarujemy jeszcze raz. Tak jest, ale ładnie poszło do góry. Jeszcze raz jej tutaj. I tutaj już mamy 5 punktów. Ciekawe. Tutaj już nie. Muszę wypić Kari. Miłość bojownika Z i przyjaźń. Kurde, muszę sobie tutaj zapamiętać, co to właśnie te znaczki chodzą. Bo tutaj nie mogę właśnie akurat zobaczyć, czy przyjaźń, czy coś. Że mogę jej tutaj podarować prezenty. Także troszkę tutaj się zwiększyło, jak widzicie. Jeżeli chodzi o rangę czwartą, mamy tutaj. Tutaj mamy, jeżeli chodzi o kulę. O, tutaj właśnie punkty dodatkowe. Tutaj chyba bym sobie jednak na Kaito też bym coś poświęcił, albo coś właśnie. Zobaczymy, z kim on jest ten Kaito. Bo ja na mieszkańcy planety był w świat. No nie ma nikogo na razie. Naprawdę. Tutaj nikogo nie ma. Namest na przykład, kogo on ma. Stały bywalec turnieju. Nie wiem, kto tutaj być, ale na Kaito też warto tutaj sobie zwiększyć te parametry. Poziom, świetnie, to jest Poznań. Będę musiał to sobie zapamiętać. Biegłość Boga i przyjaźń plus 3. Daj, świetnie. Romantyczny fartuch. Oj, mamy super zdrowić super. Odblokowane. Jeszcze tutaj, jeszcze tutaj. Odblokujemy, tak jest. O, i mamy drugiego poziomu. No i świetnie. I widzicie, tutaj już jest pionka większa, mocniejsza. Super chleb jeszcze. Tutaj warto właśnie tutaj poświęcić tą kasę na tych właśnie dodatkowo. I jest 10 na 10, jak widzicie, jeżeli chodzi. Kompas jeszcze. Oj, mamy bardzo fajnie. Jeszcze komuś coś. Ruszowy Shenron. Bardzo ładnie. Jeszcze świat. Sztuk wal. O, już proszę bardzo. Już bardzo ładnie. Już to idzie. Książka dla dorosłych. No i mamy. Jeszcze jeden. To będzie jako ostatnie. A. Wreszcie trening zdobyć rangę. No i pięknie, mamy kolejne. Tutaj, jak widzicie, tu już dwie gwiazdki się pojawiły. Nad Songiem jeszcze nawet nie ma żadnej gwiazdki, nie wiem dlaczego. Ale myślę, że tutaj... Dlaczego miał właśnie te dwie gwiazdki? Ale myślę, że wiem dlaczego. On ma bardzo dużo tutaj poziom. 7, 10, 13, 10, dlatego ma te dwie gwiazdki. Myślę, że maksymalnie będą 3. Już większa jest tutaj, jeżeli chodzi o przyjaźń tego. Jeden obronę, później będzie obronę ki, tutaj będzie te 15%. Popatrzcie, 100% do PD z walki. To jest normalnie klas. Ale zanim to w ogóle będę miał, to naprawdę nie dużo, dużo czasu. Także jeżeli chodzi o tą społeczność, to naprawdę można tutaj sobie zmieniać, jak się będzie chciało. No dobrze. No to przechodzimy do tej misji z Krillanem, bo tutaj się troszkę rozgadaliśmy, jeżeli chodzi o całą społeczność. Jeszcze tylko jest tak, Krillan. Czy jakaś misja jeszcze tutaj będzie dodatkowa? Warto tutaj sobie prześledzić, jeżeli chodzi o tę misję, czyli tutaj, jeżeli chodzi o opowieść. Tak, są dwie. Są dwie ukończone. Jak widzicie, bardzo dużo już tych odcinków. Odcinek czwarty. I tutaj właśnie są plan, zlecenie, proszę bardzo. Tutaj Gangu Pila, zlecenie jakieś.
trudne życie żółwia. Spróbuj ją pocieszyć. To są ukończone właśnie te misje, które tutaj właśnie były przed chwilą. Szkoda, że właśnie nie ma. Tutaj jest kolejne fajne odblokowanie, rozdziały w toku. Mamy tutaj dwa. No i świetnie. Mamy tutaj dwie misje w toku. Warto by było jeszcze z Krillanem sobie porozmawiać. On to ogląda. Patrz tylko na te kształty. Krillan, cześć. Goka. Co tam robisz? No ładnie, pornole, żeś tutaj normalnie sobie oglądał. Co, Krillan? Dobrze, zanim zatrzemy na tą planetę Namek, to naprawdę tutaj trochę mija czasu. Naprawdę? A, symulacja, trening mentalny. Mówi, że to możliwe? Spróbujmy. Aha, Krillan opracował symulację trening mentalny dla dwóch osób i jest gotowy, by nauczyć się Gokana podczas długiego podróży na Namek. Punkty doświadczenia 6000 do zdobycia. Dobrze. Dzika korporacja. No to dajemy Son Goku. Okej. Hej. Dobrze się skup. Skup się jeszcze jasne. Dobrze. Mniej więcej dobrze. Dobra. O kurde, przecież to jest napa. Kogo ty sobie u diabła wizualizujesz? Napę. Trochę się rozkojarzyłem. Rozkojarzyłem się na całego. Dobrze mi poszło. Ty mnie wykończysz. Hej! O kurde, będzie walka? Super Masenko. Gra? Masenko same. Broń się, broń. Pięknie. Super Masenko, o to chodziło. Żeby mu kondycja spadła. Broń. Pięknie. I co? Broń. Pięknie. Uderz go. I teraz dokończ. Super Masenko. Został zniszczony. A, jednak 17 poziom tutaj nam gra oferuje, a ja już jestem na 22, więc dobrze właśnie, jeżeli chodzi o poziomy. Przepraszam, tak wyszło. A co z tym Shinanem? To też Whistle. Hej! Krillan? Kogo teraz sobie wyobrazisz? Chyba to będzie Krillan, coś mi się wydaje. A, udało się, no i pięknie. Tak właśnie myślałem. Widzisz? Że potrafisz. Hej! Jasne. No to walka z Krillanem. Super Masenko od razu.
kureczka. No i ładujemy energię, bo już nam... Broń się, broń, broń, broń. Ładujemy energię. Broń, 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 broń. Pięknie. Tam Krillan nic nie zrobił. Pięknie. Widziałem. On ma słabszy poziom niż ja, dlatego nie miał ze mną najmniejszych szans, Krillan. Ju. Wielkie dzięki, Krillan. No dobrze. A go właśnie Krillan nauczył właśnie tego treningu mentalnego, że mógłby, jak dwie osoby się dobrze, że tak powiem, skoncentrują, to wtedy mogą walczyć właśnie za pomocą myśli. Ja. O kurde, kto to jest teraz? Chyba Son Goku, chyba widzę nawet, że to on. Nie, to jest... Son Goku jednak. No i pięknie, Krillan tutaj sobie myśli zupełnie o czymś innym. Taka słodka i kształtna. Czemu ja tu widzę dziewczynę? Jest moja wizja. Ano. Krillanie. No i wreszcie ukończone, bo już naprawdę te dialogi, już mi się nawet tak sobie w myślach wszystko czytałem i tak sobie myślałem właśnie, kiedy to się wreszcie, kurde, te dialogi skończą. Także myślę, że na tym odcinku takim długim sobie tutaj zakończymy tą naszą przygodę z samym Son Gokanem. Bardziej tutaj było związane z pomocą właśnie i Krilliana, i właśnie tego żółwia odnośnie właśnie tych ryb. Także jak wam się podoba taki eksploracyjny bardziej odcinek, także możecie mi zasubskrybować, dać łapkę w górę. I tak jak mówię, ja gram już na najnowszej części, jeżeli chodzi o te DLC. Do zobaczenia.